Dzień dobry, witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przecherska-Marchwińska i jestem analityczką związaną z DELAB UW. Nasze seminaria organizowane są w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i w trakcie tych cyklicznych spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. I podczas seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy można znaleźć na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś mamy przyjemność gościć Monikę Woźniak-Cichutę. Monika jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Zawodowo związana jest również z Międzynarodową Kancelarią Clifford Chance. Doświadczenie zdobywała także w Komisji Europejskiej, a jej badania naukowe obejmują m.in. prawo konkurencji Unii Europejskiej wobec platform cyfrowych, a w szczególności prawo kontroli koncentracji i analizy teorii szkody. Monika w swojej pracy badawczej przygląda się tak zwanym zabójczym przejęciom, gdy na rynkach cyfrowych dominuje kilka spółek technologicznych, prawo konkurencji Unii Europejskiej ma trudności z określeniem swojej roli wobec ich władzy. Czy prawo ma jedynie chronić dobro konsumentów, czy też powinno dbać o wolność konkurowania i integrację rynków? Odpowiedź na to pytanie wpływa na analizę działań ochrony konkurencji, w tym na ocenę przejęć startupów przez tak zwane big techy. I na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć w naszym seminarium, a wystąpienie Moniki będą komentować zaproszone dzisiaj przez nas gościnie. Pierwszą z nich jest dr Katarzyna Menszczyk-Wize, która jest radcą prawnym związanym z kancelarią Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Jest doktorem nauk prawnych UJ-u. Specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów i angażuje się również, także podczas naszego seminarium, w pracę naukową. Publikuje artykuły z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego, a także prowadzi gościnne wykłady dotyczące właśnie prawa konkurencji i prawa nowych technologii. Naszą drugą gościnią jest profesor Magdalena Słok-Wódkowska, związana nie tylko z DELAB-em, gdzie zajmuje się analizą prawną, ale także z Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej WPIA. Interesuje się i pracuje przy projektach dotyczących przede wszystkim jednolitego rynku cyfrowego i gospodarki. Jej zainteresowania to również międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo Unii Europejskiej, a poza byciem adiunktem na WPIA doradza także Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że zgodziły się Pani dzisiaj przyjąć nasze zaproszenie. Nie pozostaje mi już chyba nic innego, jak przekazać głos Monice, która opowie nam o tak zwanych zabójczych przejęciach. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie i oczywiście liczę na ciekawą dyskusję, bo myślę, że jest o czym tutaj dyskutować. Szanowni Państwo, moje wystąpienie dotyczy Big Techu i tak zwanych zabójczych przejęć i będziemy patrzeć na to z perspektywy teleologicznej, to jest celowościowej, w świetle celów unijnego prawa konkurencji. W 2021 roku spółki Gamam osiągnęły łączną kapitalizację rynkową wyższą niż czwarta gospodarka światowa, niż czwarta światowa gospodarka. Przychody Apple'a były wyższe niż PKB Francji, a przychody spółki Meta wyższe niż PKB Polski. Te dane pokazują nie tylko ekonomiczną siłę tego typu spółek określanych akronimem GAMAM, Google, Amazon,
Microsoft, Apple i właśnie Meta, ale również ich znaczenie polityczne i społeczne. Dziś przedstawię samą problematykę rynków cyfrowych, omówię dotychczasowe podejście unijnego prawa kontroli koncentracji przedsiębiorstw do tych rynków i transakcji na nich przeprowadzanych. Skupię się w szczególności na zabójczych przejęciach na rynkach cyfrowych. Następnie przedstawię swoje badanie naukowe, jego genezę, przebieg, metodologię i wyniki i skupię się na konkluzjach. Same zabójcze przejęcia to zjawisko, w którym spółka przejmująca po finalizacji transakcji zaprzestaje opracowywania projektów przyszłej lub potencjalnej konkurencji i tym samym zabija innowacje. Koncept zabójczych przejęć jest to więc po prostu teoria szkody, którą obecnie próbuje się adaptować do rynków cyfrowych. Ta koncepcja wywodzi się z sektora biofarmaceutycznego i przeprowadzone są analizy, czy odpowiada ona rzeczywiście transakcjom przeprowadzonym na rynkach cyfrowych. Przykładem takiego głównego problemu, który jest osią rozważań w kontekście rynków cyfrowych, jest wysoki stopień koncentracji na tych rynkach. Te rynki są zajmowane przez kilka pionierów technologicznych, których loga są widoczne na ekranie. Przykładem jest na przykład rynek mediów społecznościowych, unijny, bo na tym się skupiamy, w którym to spółka Meta, mająca w swoim posiadaniu zarówno Facebooka, jak i Instagrama, ma około 86,5% udziałów. Oczywiście sam udział rynku nie jest niczym złym, są różne rynki, w którym również takie wysokie udziały możemy zidentyfikować. Natomiast do czego skupiamy się na rynkach cyfrowych? Ich specyfika wskazuje, że powinno się odnieść do nich w szczególny sposób, ponieważ zjawiska, które występują na stacjonarnych rynkach w niewielkim stopniu albo w ogóle nie występują, na rynkach cyfrowych osiągają niebotyczne rozmiary. Mam tu na myśli korzyści skali, jak sama nazwa wskazuje, rosnące przychody względem skali, a więc im większa jest działalność platformy, tym niższe koszty jednostkowe. Wejście na dany rynek danej platformy wiąże się zazwyczaj z wysokimi kosztami, między innymi potrzebą zapewnienia odpowiedniego serwera, natomiast sama działalność, oferowanie już istniejących produktów i usług nowym użytkownikom wydaje się być kosztem marginalnym, na przykład obsługa nowego konta przez Facebooka. Korzyści zakresu. Wytwarzanie dwóch lub więcej produktów jednocześnie następuje po niższych kosztach niż jednego samodzielnie, prawda? Na przykład model biznesowy Meta, wytwarzanie serwisu społecznościowego Facebook oraz przejętego przez Meta w przeszłości Instagrama. Model biznesowy dużych platform, które wchodzą na coraz to nowsze rynki, tworząc cyfrowe konglomeraty, zdecydowanie zyskuje na korzyściach zakresu i ekspansja gamam jest możliwa właśnie między innymi ze względu na zabójcze przejęcia. Efekty sieciowe. Im więcej użytkowników ma platforma, tym bardziej jest ona atrakcyjna dla potencjalnych nowych użytkowników. Platformy cyfrowe stosują wypaczone strategie cenowe. Marże cenowe są znacznie wyższe po jednej stronie rynku niż po drugiej. Takie platformy działają w obrębie tak zwanych multi-sided markets, czyli rynków wielostronnych i wypaczone strategie cenowe są doprowadzone tutaj do skali niebotycznej, ponieważ użytkownicy końcowi nie płacą za te usługi, przynajmniej nie w kontekście monet, nie w kontekście pieniężnym. Natomiast obciążone są tym podmioty po drugiej stronie rynku, reklamodawcy czy użytkownicy biznesowi. Pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego w kontekście platform zachodzi ona na kilku polach. Po pierwsze, im więcej użytkowników ma taka platforma, tym więcej danych może od tych użytkowników zebrać i w oparciu o to ulepsza ona swoje produkty i usługi, przyciągając coraz to nowszych użytkowników. I analogicznie na podstawie zebranych ilości danych może ona z większym powodzeniem monetyzować swoje usługi, głównie odbywa się to poprzez reklamy. Przewaga pierwszego gracza. Na rynkach cyfrowych szczególnie wartościowa jest innowacyjność produktów i usług, która jest też parametrem konkurencji na tych rynkach.
I platforma, która pierwsza wejdzie na dany rynek, ma znaczącą przewagę nad innymi. Zabójcze przejęcia wzmagają korzystanie z tego typu efektów, ponieważ zawierając jedną transakcję, platforma o znaczącej sile rynkowej na jednym rynku zyskuje nagle pozycję lidera na tym nowym rynku, na którym przejęła jeden tylko podmiot. Koszty zmiany. Pozornie nie dotyczą one platform cyfrowych, ponieważ oczywiście produkty i usługi oferowane przez Facebooka czy też inne serwisy są darmowe, jednakże takim kosztem zmiany może być na przykład konieczność nauczenia się przez użytkownika nowego interfejsu, a także czas, który musieliby poświęcić na założenie nowego konta w innym serwisie społecznościowym. W kontekście tak zwanych zabójczych przejęć, które umożliwiają tworzenie się konglomeratów cyfrowych, połączenie ze sobą kilku komplementarnych serwisów, na przykład Facebooka i Instagrama, zmniejsza koszty zmiany i powoduje, że użytkownicy korzystają w sposób równoległy z tych kilku serwisów. Na przykład jest możliwe udostępnianie postów bezpośrednio z serwisu Facebook do serwisu Instagram i odwrotnie. Prowadzi to też do efektu zamknięcia użytkownika. Wreszcie wszystkie te cechy, które omówiłam, prowadzą do sytuacji, w której zwycięzca bierze wszystko. Zyskuje na tych cechach kilka największych podmiotów, są to tak zwane winner takes all companies. Komisja wzięła pod uwagę to uwarunkowanie, między innymi w fuzji Microsoft-LinkedIn, jednakże nie zablokowała jej, ponieważ Microsoft zaproponował określone środki, które komisja zaakceptowała, a więc ostatecznie do tej fuzji doszło i rzeczywiście rynek profesjonalnych mediów społecznościowych wydaje się być skupiony wokół LinkedIna. Powstaje pytanie, jak na te specyficzne uwarunkowania rynków cyfrowych odpowiada prawo Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy zakaz nadużywania pozycji dominującej i pojawia się w tym kontekście szereg problemów, między innymi związanych z wyznaczaniem rynku, na którym działa dana platforma. Natomiast postępowania toczą się w tym zakresie i nawet zakończane są bardzo wysokimi karami, na przykład w przypadku Google i rekordowej sprawy Google Android. Z drugiej strony, albo może obok, lepiej jest to ująć, pojawia się kontrola koncentracji przedsiębiorstw. Tutaj można zidentyfikować szereg problemów. Po pierwsze, transakcje na rynkach cyfrowych są bardzo rzadko analizowane przez organy ochrony konkurencji, a to ze względu na kryterium obrotu, do którego za chwilkę się odniosę. I z drugiej strony, nawet jeżeli taka transakcja jest już analizowana, to bardzo rzadko jest blokowana przez organ ochrony konkurencji. I tutaj też można wymienić kilka potencjalnych powodów. Ja w swoich badaniach się skupiam przede wszystkim na analizie teorii szkody, czyli analizie, która pozwalałaby zrozumieć organowi wpływ takiej transakcji na, no właśnie na co? Na strukturę konkurencji, na dobrobyt konsumentów. O tym też porozmawiamy za chwilę. Jeśli chodzi o kryterium obrotu i wykrywalność transakcji na rynkach cyfrowych, to jest ona bardzo niska. Większość państw członkowskich stosuje takie kryterium i Unia Europejska również opiera na nim swój system kontroli koncentracji przedsiębiorstw. A przejęcia startupów, czyli małych, innowacyjnych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu i innowacyjności produktów i usług, nie pozwalają na analizę tego typu transakcji organowi ochrony konkurencji, ponieważ startupy mają zazwyczaj działają na rynku od niedawna i ich obroty są niskie. Na slajdzie widać, ile transakcji każdej z spółek GAMAM było analizowanych przez komisję. W przypadku Google były to 4, w przypadku Apple 2, Meta również 2 transakcje, Amazon 2, Microsoft wypada całkiem nieźle, bo było to aż 10 transakcji, natomiast komisja nie zablokowała żadnej tej transakcji. Dlaczego kryterium obrotu jest nieskuteczne? O tym już powiedzieliśmy, specyfika działalności startupów. I przykładem takiej transakcji, która nie podpadła pod analizę Komisji Europejskiej, jest na przykład fuzja Facebook i Instagram.
Tutaj cena nabycia była znacząco wyższa niż bieżące wówczas obroty Instagrama. Transakcja wyniosła ponad miliard dolarów amerykańskich, a w zeszłym roku wartość Instagrama dobiła do około 33,5 miliarda dolarów. Liczba użytkowników Instagrama w 2012 roku, będąca też parametrem wartości takiej platformy, wynosiła około 30 milionów, natomiast obecnie jest to ponad miliard użytkowników. Nasuwa się tutaj pytanie, czy jakieś inne organy ochrony konkurencji analizowały te transakcje? Tak, w Wielkiej Brytanii podlegała ona analizie, jednakże brytyjski organ również nie wziął pod uwagę po pierwsze specyfiki platform cyfrowych i specyfiki ich działalności, które monetyzują swoje działania poprzez odsprzedawanie uwagi konsumentów reklamodawcom na drugiej stronie rynku. A poza tym oceniono, że Facebook jest dostawcą usług sieci społecznościowych, Instagram aplikacją do robienia, do udostępniania zdjęć i te podmioty nie działały według organu na tym samym rynku. Oczywiście w niedługim czasie, w przyszłości zaspokajają one te same potrzeby konsumentów. Pojawia się tutaj też kolejne pytanie. Jeżeli obroty Instagrama tak wzrosły i liczba jego użytkowników również, to co z tymi zabójczymi przejęciami i teorią szkody? Meta wcale nie zabiła technologii Instagrama, a wręcz przeciwnie, rozwinęła ją. Z tego względu adaptacja koncepcji zabójczych przejęć do rynków cyfrowych jest kwestionowana i poszukiwane są inne teorie szkody i inne nazewnictwo dla tego typu przejęć. Mówi się na przykład o odwróconych zabójczych przejęciach. To także dotyczy innowacji, jednakże innowacji, które byłyby rozwijane przez podmiot przejmujący, który zarzuca rozwój własnego projektu, przejmując projekt gotowy, stworzony wcześniej przez przejmowany startup. Na te rozważania można patrzeć w sposób właśnie materialny, substancjalny, analizować teorię szkody i to też robię. Natomiast warto też zetknąć się z pytaniem, dlaczego mamy w ogóle poszukiwać innych teorii szkody? Dlaczego wysoki stopień koncentracji rynków cyfrowych jest zjawiskiem niepożądanym, podczas gdy konsumenci nawet niekoniecznie na nim tracą? Koszty zmiany są niskie w pewnych aspektach. Platformy stosują politykę zero pricing. Mianowicie taką wstępną odpowiedzią, którą można by sformułować, jest stwierdzenie, że dążenie do efektywności ekonomicznej, ochrony dobrobytu konsumentów nie jest jedynym celem unijnego prawa konkurencji, które ma chronić także inne wartości, na przykład efektywną strukturę rynku, wolność do konkurowania. A więc skupiamy się tutaj na takich metazagadnieniach. I przejdę w takim razie do swojego badania, którego genezą jest właśnie stwierdzenie, że brakuje spójnych norm aksjologicznych w debacie na temat zabójczych przejęć, czy też w ogóle kontroli koncentracji na rynkach cyfrowych. Jak mamy ocenić politykę wobec tego typu transakcji, gdy nie jesteśmy w stanie uzgodnić, co ta polityka ma chronić? Z tego względu badania, które przeprowadziłam, są oparte na założeniu, że unijne prawo konkurencji wywodzi się z aksjologii ordoliberalnej i powinno taką aksjologię realizować. Wstępną hipotezą było stwierdzenie, że komisja nie uwzględnia w wystarczającym stopniu tego typu wartości pozaekonomicznych w ocenie koncentracji przedsiębiorstw, co jest sprzeczne z teleologią unijnego prawa konkurencji. I celem badań była identyfikacja, czy rzeczywiście tak jest, czy aksjologia obecna w decyzjach komisji uwzględnia tego typu ordoliberalne wartości. Badania opierają się na analizie decyzji komisji i zostały rozszerzone o orzecznictwo Sądu Trybunału z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Ten zakres warunkuje nam również lata, które obejmuje to badanie, to jest 1989 rok. Wówczas powstało rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
Narzędzia, które zostały zastosowane, to oczywiście wyszukiwarka Eurlex, a ta, która pozwala na identyfikację orzecznictwa Trybunału. Jeśli chodzi o decyzję komisji, to takiej wyszukiwarki nie ma. Nie ma wyszukiwarki, która pozwalałaby przeanalizować decyzję komisji pod kątem słów kluczowych, a więc posłużyłam się specjalną formułą, która jest długa, ale jest w razie czego widoczna na slajdzie i w oparciu o tę formułę analizowałam poszczególne decyzje i występowanie słów kluczowych. No właśnie, słowa kluczowe. Słowa kluczowe zostały przeze mnie sformułowane w oparciu o analizę literatury, metodę formalno-dogmatyczną, a także o analizę orzecznictwa Trybunału. I na podstawie tego typu analizy wytypowałam kilka słów kluczowych i analizowałam także w niektórych przypadkach ich derywaty, w takich przypadkach, gdy na podstawie wcześniejszych analiz wydało mi się to zasadne. Te słowa kluczowe są widoczne na ekranie. To jest dobrostan konsumentów, dobrobyt, wydajność i innowacyjność, efektywna struktura konkurencji, wolność do konkurowania, integracja rynku i bezstronność. Chciałam tylko zaznaczyć, że podział na wartości konsekwencjalistyczne i deontologię jest sformułowany przeze mnie i jest to podział umowny. On może podlegać dyskusji i mam tego świadomość, ponieważ można powiedzieć, że każdy nurt liberalizmu jest w jakimś stopniu konsekwencjalizmem, ponieważ ma do czegoś doprowadzić, na przykład do welfare state. Natomiast jest to podział, który stosuje w pracy, bo rzeczywiście ordoliberalizm podkreśla wartość wolności do konkurowania, integracji rynku, nie tylko z perspektywy korzyści ekonomicznych, tak jak to robią niektóre inne szkoły. Jeśli chodzi o adaptację tych wartości do rynków cyfrowych, to można wyznaczyć kilka takich ciekawych konotacji. Pojęcie samego dobrostanu konsumentów, ono jest obecne w traktacie w artykule 3 ustępie 1 i w orzecznictwie Trybunału. Ono ma nieco abstrakcyjne znaczenie, to jest taka norma, można powiedzieć też moralna, i ona obejmuje, zawiera w sobie ekonomicznie zorientowany dobrobyt konsumentów. Standard dobrobytu konsumentów wyraźnie odnosi się do wartości ekonomicznych, natomiast nie ma powszechnie uzgodnionego standardu oceny tego pojęcia. Istnieją różne poglądy na temat jego zakresu i środków pomiaru. Na preferencje konsumentów ma wpływ wiele czynników i one niekoniecznie muszą odnosić się do aspektu cenowego, a nawet aspektu wynikowego, to jest na przykład liczby, jakości produktów, a mogą dotyczyć na przykład osiągania tych wyników, czyli uczciwości, bezstronności, procesu konkurowania. W kontekście ekonomii cyfrowej takie cenocentryczne podejście do dobrobytu konsumentów może zniekształcić ocenę skutków działań danej platformy. Ponadto rozwój technologiczny i zmiany w strategiach biznesowych z tym rozwojem spowodowane skutkują nowymi wyzwaniami dla ochrony dobrobytu konsumentów. Są to między innymi kwestie przekazywania danych i zabójcze przejęcia mogą te kwestie jeszcze uwypuklać, ponieważ jedna platforma może z łatwością przekazać dane drugiej, będącej częścią tego samego konglomeratu cyfrowego. Jeśli chodzi o wydajność i innowacyjność, te względy mają oczywiście kluczowe znaczenie w analizie unijnego prawa konkurencji, składają się z promowaniem dobra konsumentów, powinny być uzależnione od tego, czy konsumenci z tej innowacyjności korzystają. Innowacyjność, tak jak już powiedzieliśmy, jest kluczowa dla rynków cyfrowych, jest parametrem konkurencji na tych rynkach. I skupowanie startupów zamiast konkurowanie z nimi na podstawie merytorycznej oceny produktów i usług przez konsumentów z pewnością nie wpływa dobrze na innowacje.
Należy przy tym też mieć na uwadze, że nieprzewidywalna natura innowacji i trudność w ocenie dynamicznych rynków cyfrowych, trudność w ocenie przyszłych skutków danej transakcji może utrudniać ocenę danej transakcji na akurat wydajność i innowacyjność. I to prowadzi nas do poszukiwania innych norm referencyjnych, które być może byłyby umożliwiłyby ocenę bardziej konkretną. Efektywna struktura konkurencji. Ta wartość nakreśla nam szerszy pryzmat niż ten, który jest odzwierciedlany poprzez odniesienie do dobrobytu konsumentów. Z efektywną strukturą konkurencji jest związana ochrona procesu konkurencji per se, który wydaje się być zaburzany przez zabójcze przejęcia. Znowu proces konkurencji nie opiera się na merytoryce, a na sile kapitału. Gamam zamiast konkurować z startupami przejmują ich gotowe produkty i usługi. Wolność do konkurowania, znaczenie tej wolności i pluralizmu podmiotów na rynku wykracza poza aspekt ekonomiczny i jest związana z troską o zapewnienie zdrowego procesu politycznego, niezakłóconego przez spółki, które, przypominam, mają obroty wyższe niż większość państw na świecie. Jeśli chodzi o integrację rynku, w kontekście gospodarki cyfrowej może ona wpływać w szczególności na strategie biznesowe, które ograniczają wykorzystanie technologii, które ograniczają dostęp, zamienność produktów, swobodę internetowych dostawców detalicznych i tworzą w ten sposób bariery między państwami członkowskimi. Zabójcze przejęcia umacniają pozycję GAMAM i rzeczywiście ułatwiają tego typu zachowania. Wreszcie bezstronność to jest taka norma, dyrektywa, służy ujednoliceniu interpretacji wskaźników, które omówiliśmy przed chwilą i oczywiście może być na przykład postrzegana jako zapewnienie równości szans na danym rynku. Tutaj pojawia się zaraz argument, że ochrona konkurencji nie ma służyć ochronie podmiotów mniej efektywnych i oczywiście tak jest. Natomiast nie musi ta bezstronność być wykorzystywana do takiej ochrony podmiotów mniej efektywnych gospodarczo. A raczej chodzi o zapewnienie tak zwanego level playing field. Bezstronność znowu oprócz ochrony procesu konkurencji wskazuje na potrzebę ochrony danych, uczciwego zarządzania nimi i wiele transakcji na rynkach cyfrowych jest motywowanych właśnie przejęciem dużych zbiorów danych. To są tak zwane data-driven mergers. Można tu wskazać fuzję Google Fitbit i Microsoft LinkedIn, w których to przypadkach komisja rozważyła te zagadnienia związane z danymi. Co wykazało badanie? Dobrobyt konsumentów pojawia się w decyzjach komisji stosunkowo często, natomiast jest on głównie jednak interpretowany jako wynik cenowy, jako wynik ewentualnie związany z innowacyjnością. No właśnie, innowacyjność. Aha, co do dobrobytu konsumentów, to on nie pojawił się w żadnym orzeczeniu z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw, co było dosyć zaskakujące. Innowacyjność, ona pojawia się w niemalże równym stopniu w orzecznictwie Trybunału oraz w decyzjach komisji i też jest często przez te podmioty podkreślana. Struktura konkurencji nie pojawia się prawie w ogóle, natomiast rozszerzyłam to o derywat struktura rynku i rzeczywiście wykazało to szereg decyzji, które uwzględniają tego typu wartość w unijnym prawie kontroli koncentracji. Jeśli chodzi o orzecznictwo Trybunału, to Trybunał również uwzględnia strukturę rynkową w dosyć wysokim stopniu. Sam proces konkurowania pojawia się w decyzjach komisji. W orzecznictwie w znikomym stopniu zidentyfikowano tylko dwie decyzje, które uwzględniają, dwa orzeczenia, które uwzględniają proces konkurowania.
Jeśli chodzi o wolność konkurowania, czy też wolność konkurencji, wolność gospodarcza, tutaj użyłam kilku derywatów, to ona nie pojawia się w orzecznictwie Trybunału, natomiast w decyzjach również sporadycznie zidentyfikowano tylko 4 decyzje, które odnoszą się do tej wartości w unijnym prawie kontroli koncentracji. Bezstronność pojawia się w znikomym stopniu zarówno w decyzjach, jak i orzecznictwie, a więc tutaj nie ma rozbieżności między Trybunałem a Komisją. I jeśli chodzi o podsumowanie wyników, to wykazują one, że Komisja chroni strukturę rynku, tak, podobnie Trybunał. Struktura rynku jest jednak wartością, która przyświeca takiej analizie Komisji, natomiast zaraz po niej widzimy innowacyjność, a dobrobyt konsumentów pokazuje pewne rozbieżności między komisją, w której to decyzjach występuje on szeroko, natomiast w orzecznictwie nie zidentyfikowano go. Sama bezstronność występuje w znikomym stopniu, natomiast wolność konkurowania jest uwzględniana przez komisję, ale również nie tak znacząco jak dobrobyt, innowacyjność, już nie mówiąc o strukturze rynku. Wartość taka jak integracja rynku nie jest uwzględniana przez komisję ani Trybunał w decyzjach z tego zakresu w ogóle. Tutaj widzimy jeszcze takie wykresy, które pokazują proporcje między poszczególnymi wartościami. No właśnie, struktura rynku jednak jest chroniona w znaczącym stopniu, natomiast inne wartości, które być może również warto byłoby wziąć pod uwagę, patrząc na cele unijnego prawa konkurencji, które wymieniliśmy, nie są uwzględniane w tak znaczącym stopniu albo nie są uwzględniane w ogóle. Jeśli chodzi o konkluzję, o to, co wynika z tego, o czym porozmawialiśmy, z jednej strony przejęcie startupów prowadzą do powstania tzw. strefy śmierci i efektu odstraszającego, który zniechęca inne przedsiębiorstwa do wejścia na rynek, inwestorów do finansowego wspierania startupów, które miałyby działać na tym samym rynku, co platforma o znaczącej sile rynkowej. A więc tutaj to jest konkluzja, która odnosi się do szerszego wymiaru prawa konkurencji, właśnie takich celów też związanych z integracją rynku na przykład. Z drugiej strony nie należy zapominać, że można na takie przejęcie patrzeć nieco odmiennie i perspektywa takiej natychmiastowej monetyzacji inwestycji może wygenerować pozytywny wpływ na innowacje i może wywoływać efekt synergii. Natomiast niekoniecznie niweluje to negatywne skutki, które są związane z ochroną innych wartości, również obecnych w unijnym prawie konkurencji i w jego korzeniach. Ponadto w decyzjach komisji i orzecznictwie Trybunału przeważa ochrona struktury rynku, a także innowacyjności. Rozbieżność pojawia się w kontekście dobrobytu konsumentów. O tym też już powiedzieliśmy. I co ciekawe, niedawne badania przeprowadzone na podstawie wszystkich decyzji komisji bez rozdzielania poszczególnych dziedzin prawa konkurencji odnoszą się do celów ordo liberalnych i wykazują wzrost tego typu wartości po 2013 roku. Rozumowanie komisji w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw nie wydaje się podążać tym tokiem. Komisja prawie nigdy nie odnosi się do procesu konkurowania, wolności gospodarczej. I jeszcze mniej odniesień w tych sprawach zidentyfikowano w orzecznictwie Trybunału. Co ciekawe, w żadnej z 20 decyzji komisji, która dotyczyła Big Tech, czyli tych spółek Gamam, nie znalazło się odniesienie do ordoliberalnych wartości i aksjologia tam skupia się wokół innowacyjności, to jest na przykład fuzja Apple Shazam. Takie stwierdzenie, że należy rzeczywiście chronić nie tylko samo dobro konsumentów wąsko pojmowane, ale także proces konkurencji, wolność do konkurowania, może mieć wpływ na podejście prawa konkurencji do zabójczych przejęć i
i może wskazywać to na to, że rzeczywiście nieuwzględnianie innych wartości przez komisję zaburza efektywność unijnego prawa konkurencji. No właśnie, w gospodarce wolnorynkowej można pokusić się o stwierdzenie, że chodzi właśnie o to, aby konkurenci wzmagali ten proces konkurowania, za którym, jak wskazywali niektórzy ordoliberałowie, podąży dobrobyt konsumentów. No właśnie. I w niektórych przypadkach innowacje, efektywność mogą sprzyjać konsolidacji, mogą wskazywać na to, że ze względu na daną transakcję taka efektywność wzrośnie. Natomiast powinno to być równoważone z innymi wartościami. I oczywiście te rozważania nie mają na celu wzmaganie ingerencji komisji w transakcje czy nakreślenie jakiejś drogi, natomiast wskazanie, że punkt odniesienia powinien być szerszy niż jedynie innowacyjność, efektywność czy wąsko rozumiany dobrobyt konsumentów. Dziękuję bardzo. Dobrze. Moniko, bardzo Ci dziękuję za tą prezentację. Dobrze się Ciebie słuchało, bo Twoja prezentacja była tak uporządkowana i ten bardzo szeroki temat prezentowała w sposób taki zrozumiały też dla osób, które może niekoniecznie siedzą na co dzień w prawie konkurencji. Kilka takich zagadnień przyszło mi do głowy podczas słuchania Twojej prezentacji. Pierwsze dotyczy stricte tej części dotyczącej tego, czym się kierują organy ochrony konkurencji, jakie mamy te wartości, które stoją za decyzjami związanymi z koncentracją. I przyszła mi do głowy taka powtarzana często anegdotka o tym, że w czasie wojny, aby zminimalizować ilość strat samolotów, ktoś się stwierdził, że no to zbadajmy te wracające z linii wroga, zobaczmy, gdzie trafiano i te miejsca należy, gdzie było najwięcej dziur w samolotach, należy mocniej jakoś zabezpieczyć, żeby mniej było strat w tych samolotach. Ale ktoś, kto się zna na statystyce, powiedział wtedy nie, moment, to przecież trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że te samoloty, one wróciły, należałoby zbadać te, które nie wróciły, aby określić, co było główną przyczyną tutaj strat. Więc teraz przenosząc to na grunt twojej prezentacji. Oczywiście, broń Boże, nie mówię, że to badanie tych decyzji, które zostały wydane, w jakiś sposób by było błędne, bo te decyzje pokazują faktycznie, jakie podejście ma Komisja Europejska. Ale tak się zastanawiam tutaj, czy nie należałoby się zastanowić, czy w stosunku do tych koncentracji, które nie zostały właśnie zbadane przez Komisję Europejską, czy przez inne organy, czy tam te wartości, które by były analizowane przez organy, czy one może jednak inaczej by się trochę rozkładały? Czy tam może w większym stopniu zwracano by uwagę, gdyby w hipotetycznym założeniu badano tę sprawę, czy tam w większym zakresie nie zwracano by uwagę właśnie na innowacyjność, na efektywność rynkową? Wydaje mi się, że tutaj no postawienie takiego pytania, bo tutaj odpowiedzieć na to trudno by było, chyba żebyśmy badali jakoś ex post już sytuacje, o których wiemy, że no nie zostały zbadane, a już widzimy, co się stało potem na rynku. Ewentualnie tutaj można by w ten sposób wzbogacić jeszcze tą analizę. To jest jedna rzecz, która mi tak tutaj przyszła do głowy. Z innych tutaj, inną kwestią są perspektywy na to zagadnienie. Na początku wspominałaś o tym, że czym są te zabójcze przejęcia? Tym, że dochodzi do nabycia jakiegoś, no zwykle jakiegoś małego, innowacyjnego podmiotu, jakiegoś startupu, który chciałby się rozwijać na rynku, no i nagle przychodzi ten wielki i go wykupuje i mówi, no dobra, to koniec, to już nie rozwijamy tego pomysłu. No, to jest zapewne jeden scenariusz, który pewnie w części przypadków ma faktycznie miejsce. Ale
Czy tutaj by było też pole do przebadania tego? Pewnie już temat na habilitację, tak podejrzewam. Czy może to, że nie kontynuowano rozwoju aplikacji, programu, czegokolwiek, co było przedmiotem tutaj tak naprawdę nabycia, czy to było związane z tym faktycznie, że chodziło o to, żeby zdusić tą konkurencję w zarodku, żeby broń może się nie rozwinęła, czy może jednak było związane to z tym, że nabyli, obejrzeli, stwierdzili, że no jednak nie jest to tym, czego się spodziewaliśmy. Może okazała się, nie wiem, rozwój danej technologii okazał się nierentowny. Może w tym samym czasie ten sam duży jakiś podmiot nabył kilka innych startupów, które podobne miały pomysły, zmierzały do rozwiązania podobnego na przykład problemu i się okazało, że no, który z nich był lepszy. Więc mając też ograniczone możliwości, no dobrze, może nie te największe spółki, nie powiem, że mają ograniczone możliwości finansowe, ale też no, z jakiejś efektywności rynkowej. No, wybiera się zwykle ten podmiot, czy ten przedmiot, który chcemy rozwijać, który najlepiej rokuje, więc może jednak to też taki był przypadek tutaj, że nie kontynuowano ze względu na to, że pojawiły się jakieś obiektywne przesłanki, które wskazywały na to, że jednak w tym kierunku iść nie ma sensu. Jak już jesteśmy przy tej perspektywie przedsiębiorców, bo rozumiem, że generalnie idziemy w tym kierunku, że właśnie te przejęcia zabójcze na rynkach cyfrowych należałoby może poddać większej kontroli Komisji Europejskiej czy innych organów odpowiedzialnych za ocenę koncentracji też krajowych. I pytanie, czy to jest faktycznie kierunek, w którym powinniśmy zmierzać? I tutaj znowu właśnie z perspektywy przedsiębiorcy, bo zobaczmy, mamy już unijny i krajowy system ochrony oceny koncentracji jest akurat rozdzielony, więc tutaj się to nie nakłada, ale no, dodatkowo mamy teraz w kolejnych państwach ustawy chroniące inwestycje, czy pozwalające na badanie inwestycji. Foreign subsidies też się gdzieś tam pojawia. Różne organy czasami tam są odpowiedzialne. Bodajże w Niemczech inny organ jest od ochrony konkurencji, a inny organ bada właśnie inwestycje zagraniczne. Więc z perspektywy takiego podmiotu, który chce zainwestować w jakiś startup, który niekoniecznie może właśnie czeka na to, żeby ten startup natychmiast zamknąć w momencie, kiedy tylko będzie closing, ale faktycznie chce rozwijać jakiś innowacyjny produkt i chce dać na to pieniądze. Czy my mamy mu rzucać kłody pod nogi i utrudniać to? Czy to nie wpłynie negatywnie na właśnie innowacyjność rynku? Na to, że mniej tego kapitału będzie płynąć do takich podmiotów, które właśnie tam już czekają z perspektywy tego startupu. Przecież oni tylko czekają na to, żeby ktoś może przyszedł i w końcu dofinansował. Marzenie każdego startupowca, prawda? Że przyjdzie Google i kupi go za 2 miliardy. Oczywiście upraszczając i śmiejąc się. Natomiast chodzi mi właśnie o dostrzeżenie też tej perspektywy. I na koniec ostatnia rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, trochę o tym wspomniałaś w swojej prezentacji, że perspektywa jeszcze użytkowników jest. I to może też na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania. Jak ty byś wytłumaczyła takiemu prostemu użytkownikowi, który nigdy nie słyszał o kontroli koncentracji, o prawie konkurencji pewnie też nie, że chcemy tutaj wprowadzać jakieś ograniczenia dla Google'a, nabywania, oczywiście nie tylko dla Google'a, ale też dla innych oczywiście podmiotów działających na rynku. Chcemy wprowadzić ograniczenia dotyczące tego, co mogą nabywać, na jakich warunkach, jakie tutaj formalne wymogi muszą być spełnione. No przecież temu użytkownikowi zależy na tym, żeby po prostu mieć dobrą usługę, nie? Więc skoro ta usługa jest i jest dla niego za darmo, to jak byś wytłumaczyła takiemu użytkownikowi, że jednak nawet dla niego byłoby lepiej, gdyby pewne ograniczenia w zakresie właśnie koncentracji, kontroli koncentracji istniały. Dziękuję bardzo. Pani mecenas, ja bardzo dziękuję za ten komentarz. Chyba za długi trochę, przepraszam. Razem do
Zwracam się tym razem do naszej delabowej analityczki Magdy Słok-Budkowskiej o komentarz dotyczący właśnie prezentacji Moniki i tych rozlicznych wątków, które zostały w nim poruszone. Dziękuję bardzo. Oj, przepraszam. Przede wszystkim to ja chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobała ta prezentacja, bo wydaje mi się, że to jest, że prawo konkurencji zestawione z prawem nowych technologii w tej chwili generuje tyle problemów, że w zasadzie gdzie nie spojrzymy, tam okazuje się, że to prawo konkurencji jest zupełnie nieprzystosowane do tego, co się dzieje w tym obszarze big techów. I ja mam wrażenie, że ta prezentacja bardzo dobrze to pokazała. Muszę powiedzieć, ja przyznam się uczciwie, że słyszałam Monikę jakiś rok temu z kawałkiem i mam wrażenie, że to bardzo duży postęp tam nastąpił w tej pracy i bardzo ona już ma taką fajną strukturę, co jest super. I przede wszystkim chciałam się bardzo pochwalić za umiejscowienie tego w wartościach i bardzo mi się podobała ta warstwa teoretyczna, bo wydaje mi się, że ona nadaje taką strukturę, taki kręgosłup tym rozważaniom, ale też wydaje mi się, że ona pokazuje, jaki jest problem z całą tą historią, bo ja mam wrażenie, że ty się tak trochę prześliznęłaś po tym i wydaje mi się, że ponieważ ja się nie specjalizuję w prawie konkurencji, tylko zajmuję się raczej prawem nowych technologii i patrzę na to wszystko bardziej z tej perspektywy tego, czasami jakie zagrożenia niosą za sobą platformy, rozbudowywanie się właśnie tych big techów, gamam i tak dalej, to tak sobie myślę, że ta perspektywa prawa konkurencji, która jest bardzo jednak skupiona na tych aspektach ekonomicznych i te cele prawa konkurencji, właśnie rozwój rynku, czy tak jak to powiedziałaś, te cele ordoliberalne, mam wrażenie, że one że cała ta twoja prezentacja pokazuje, jak bardzo one są niewystarczające. I wydaje mi się, że może to warto, żebyś rozwinęła, bo wydaje mi się, że tam tak bardzo ostrożnie podeszłaś do tego, żeby powiedzieć, co w zamian. W sensie takim, że no ewidentnie to, co mówisz, pokazuje, że ten podział i w ogóle podział na koncentrację analizowaną przez Krajowe Organy Konkurencji i Komisję Europejską. Wydaje mi się, że to, co pokazałaś, doskonale pokazuje też, że to się absolutnie nie sprawdza. I tutaj faktycznie te kryteria chyba powinny zostać zmienione. Rozumiem, że jakaś dyskusja na ten temat się powoli zaczęła toczyć. A to też fajnie byłoby, żebyś może rozwinęła gdzieś tam w pytaniach i w dyskusji za chwilę, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek. Kolejna rzecz, to wydaje mi się, że powinnaś bardziej, tak, to być może jeszcze nie jest skończone badanie i to dlatego tak ostrożnie pokazujesz, co w zamian, w sensie jakie jeszcze wartości powinny być brane pod uwagę przy badaniu koncentracji, bo też się zastanawiam cały czas i to chyba jeszcze zostało wzmocnione po tym, co powiedziała pani doktor, a propos tego tych killer acquisition, że tak naprawdę wydaje mi się, że zagrożenie to wcale nie stanowią te killer acquisition, tylko te właśnie, w których te big techy postanawiają rozwijać to, co przejęły, czyli zrealizować to marzenie konsumentów i startupowców, dlatego że w efekcie powstają te wielkie konglomeraty, które tak naprawdę stanowią zagrożenie dla zupełnie innych wartości niż te wartości ekonomiczne. Więc tam miałaś taką piękną tabelkę, gdzie były takie niebieskie wartości i takie zielone. I tak sobie pomyślałam, że tam ewidentnie brakuje jakiegoś trzeciego koloru, który pokazywałby jakieś zupełnie inne wartości. No bo tak naprawdę to zagrożenie to jest pluralizm dostępu do informacji. To, że oni wymieniają się między sobą naszymi danymi. To gdzieś tam zahaczyłaś o ten temat, ale on nie został rozwinięty, prawda? Przy tych data-driven acquisitions. I wydaje mi się, że gdzieś tam, jakbym miała powiedzieć, gdzie bym chciała, żeby ta praca doszła, to chciałabym, żeby jej konkluzją był ten nowy zestaw wartości, który powinien być brany pod uwagę, no bo ewidentnie te dzisiejsze wartości, na których opiera się prawo konkurencji, one zupełnie nie wystarczają. I te zagrożenia są w innych miejscach i nie mamy na nie
jakby przełożenia w prawie konkurencji. I też tak sobie pomyślałam, słuchając Ciebie, że Komisja i Unia Europejska próbuje jakoś te platformy wziąć w kaganiec, ale ta kontrola koncentracji zupełnie tutaj umknęła jakimś nowym regulacjom, no bo jeśli chodzi o dostęp do informacji, pluralizm, no to mamy próbę załatwienia tego przy pomocy DMA, no ale tam o koncentracji mowy nie ma, więc gdzieś tam wydaje mi się, że jest pole, ja wiem, że prawnicy to tak niby lubią, ale tak nie zawsze, ale tutaj to jest ogromne pole do popisu na tych wniosków delega ferenda, no bo coś będzie się musiało zadziać, prawda? I tak, żeby już takie już bardziej konkretne pytania do Ciebie, to jest takie, jednej rzeczy nie jestem pewna i to jest pytanie bardzo techniczne. Czy te zestawienia decyzji, w których komisja i Trybunał powoływały się na konkretne wartości, konkretne cele prawa konkurencji, to były dane dotyczące tylko i wyłącznie rynku technologicznego, czy to były w ogóle? To też bardzo jestem ciekawa. No rozumiem, że problem z tymi decyzjami a propos nowych technologii to jest taki, że ich nie ma, ich jest po prostu za mało. To tutaj bardzo te samoloty się dobrze wpisują w tę historię. Faktycznie dobrze byłoby, żeby zbadać te, co spadły. Ale rozumiem, że to nie jest łatwe. Wydaje mi się, że chciałabym, żebyś może powiedziała więcej na temat tego, dlaczego ty uważasz, że te przejęcia są niedobre. I bardzo, bardzo jestem ciekawa twojej opinii. Bardzo też jestem ciekawa, czy zwróciłaś uwagę na to, bo powiedziałaś o tych data-driven acquisitions, że one pojawiły się w decyzjach komisji, ale nie powiedziałaś nic więcej, więc ja jestem ciekawa, czy do czego doszła komisja w tych. Czy to w ogóle był czynnik, czy to było tak jak z pozycją dominującą, że widzimy, że jest problem, ale nie bardzo mamy prawne narzędzia do tego, żeby coś w tym zakresie zmienić. I jeszcze mam pytanie takie, czy faktycznie powinniśmy się ograniczyć do platform, czy w ogóle do rynku nowych technologii, bo wydaje mi się, że ten problem nie dotyczy stricte platform jako takich. Ja wiem, że on jest tutaj najbardziej widoczny, ale mam wrażenie, że też jakby takie narzędziowe elementy, te big techy, czy też gaman, jak mówisz, przejmują po to, żeby mieć właśnie dostęp do technologii. I też wydaje mi się, że jestem ciekawa, co myślisz na temat rozwinięcia tego w tym kierunku i czy uważasz, że to miałoby sens, bo wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. I jeszcze mam pytanie dotyczące tego, bo tego faktycznie nie wiem, na ile na przykład tutaj problemem jest to definiowanie rynków w przypadku kontroli koncentracji, no bo znowu mam wrażenie, że o tym się bardzo dużo mówi w kontekście pozycji dominującej. No i pytanie, czy tutaj to też ma takie znaczenie, że nie jesteśmy w stanie ich zdefiniować i tam wydaje mi się, że gdzieś pojawił się taki wątek artykule, który został opublikowany, tych konglomeratowych przejęć, że one są wspierane, no a tutaj to właśnie chyba stanowią największe zagrożenie, więc też jestem ciekawa, jeśli mogłabym Cię poprosić o rozwinięcie może i powiedzenie kilka słów na ten temat, to dziękuję bardzo, na razie przynajmniej. Dzięki, Magda. Tych wątków w naszej dyskusji jest rzeczywiście całkiem sporo. Ja też zachęcam do dodawania kolejnych i zadawania pytań naszym gościniom na czacie. Monika, nie pozostaje mi nic chyba innego niż oddać Tobie głos i z ciekawością słuchać tego, co masz do powiedzenia. Tak, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za ten szereg bardzo istotnych i naprawdę ciekawych, ważnych pytań, rozważań, sugestii, bo rzeczywiście właściwie wszystkie wątki poruszone przez panie profesor, panią doktor są gdzieś tam podnoszone w tej tematyce i ja też
gdzieś tam na nie natrafiałam, rozważałam, niektóre zbadałam, niektóre jeszcze nie, albo w ogóle nie, więc rzeczywiście bardzo, bardzo dziękuję. Żeby już nie przedłużać, to przejdę do odpowiedzi. Postaram się tematycznie podejść do tych poruszanych wątków. Po pierwsze, rzeczywiście przejęcia startupów absolutnie nie muszą być niekorzystne dla konsumentów w takim rozumieniu na przykład ochrony innowacyjności, ochrony wydajności. Występują tutaj efekty synergii, które są też szeroko zbadane w literaturze, niekoniecznie w kontekście killer acquisitions na rynkach cyfrowych, ale generalnie. I rzeczywiście ten efekt synergii jest podnoszony. W związku z tym, nawet jeżeli taka transakcja zwiększa siłę rynkową Gamma, pozwala wyjść Google'owi czy Amazonowi na nowy rynek, konsumenci mogą potencjalnie z tego jak najbardziej skorzystać. Jednakże należy zwrócić uwagę, wydaje mi się, na kilka aspektów, takie jakie przychodzą mi do głowy teraz. To po pierwsze, w dłuższej perspektywie i takie analizy są czasami dokonywane przez organy ochrony konkurencji, takie analizy na przyszłość, brak jakiejkolwiek konkurencji dla tych spółek Big Tech może osłabić, a wręcz zniwelować tak zwany wyścig innowacyjności, innovation race, czyli w efekcie osłabić innowacje, ponieważ taki podmiot rzeczywiście przejmie świetny projekt i być może nawet go rozwinie, zainwestuje pieniądze, których startup przecież nie ma, jednakże w dłuższej perspektywie brak jakiejkolwiek konkurencji dla tego podmiotu powoduje, że on robi na tym rynku to, co mu się opłaca, a nie to, co musi, nie to, co jest wymuszone wymaganiami konsumentów po tej stronie końcowej. Poza tym innowacje nie zyskują na systemie, w którym jedynym dostępnym dla startupów modelem biznesowym jest bycie przejętym przez inną wielką spółkę z wielkimi zasobami kapitałowymi. Startupy to już są rozważania szersze na temat całego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, konkurencyjności tego rynku wobec zewnętrznych rynków, prawda? Natomiast startupy powinny mieć ścieżkę alternatywną. Taki model buyout, model bycia sprzedanym za 2-3 lata nie może być dla nich jedynym dostępnym modelem. Rzeczywiście są spółki, którym się udało, rozwinęły się na tyle, że stanowią na niektórych rynkach konkurencję dla nawet wielkich podmiotów. I myślę, że z perspektywy takiej teleologicznej powinniśmy właśnie do tego dążyć, aby ten pluralizm podmiotów na rynku istniał, ponieważ nawet jeżeli w takiej krótkoterminowej perspektywie rzeczywiście dany produkt będzie świetny i ulepszony przez wielką spółkę, to w dłuższej perspektywie brak jakiejkolwiek konkurencji i alternatyw dla konsumentów niekoniecznie się sprawdzi. Poza tym w kontekście rynków cyfrowych i o tym też tutaj rozmawiały, te wątki też były poruszane, wątki danych. W kontekście rynków cyfrowych posiadanie ogromnych zbiorów danych może być postrzegane, na ten temat też się toczą dyskusje, jako tak zwane essential facility, czyli taki aktywo, które pozwala w ogóle operować na rynku, wejść na dany rynek. I to jest koncepcja essential facility, wywodzi się z rynków stacjonarnych, na przykład transportu, natomiast w kontekście danych rzeczywiście mówi się o tym, że to one pozwalają docierać do użytkowników i to te wielkie zbiory danych pozwalają w ogóle prowadzić działalność biznesową na rynkach cyfrowych, no bo to rzeczywiście jest aktywo najbardziej pożądane, które można monetyzować po innych stronach rynku, na przykład w kontekście reklamodawców czy użytkowników biznesowych, więc rzeczywiście to zagarnianie danych przez taką spółkę tworzy jeszcze większe bariery wejścia dla kolejnych startupów, które być może byłyby taką przyszłą konkurencją dla danej spółki z obszaru Big Tech. Tak więc w dłuższej perspektywie wydaje się, że konsumenci niekoniecznie zyskują na
na tego typu wzmaganiu innowacyjnego produktu przez Google'a czy Amazona. Poza tym w tych rozważaniach też można nakreślić nieco specyficzną perspektywę, mianowicie dotyczącą samego user-based value, którą cechują się takie platformy. One opierają swoje funkcjonowanie na liczbie użytkowników, to pozwala im gromadzić dane, etc. I perspektywa dobra konsumenta mogłaby doprowadzić do wręcz absurdalnych konkluzji, że konsumenci zyskują tak naprawdę najbardziej, gdy rynek jest najbardziej skoncentrowany. Konsumenci nie ponoszą wtedy kosztów zmiany, nie muszą zakładać kont w nowych serwisach społecznościowych, nie muszą przerzucać się z jednego serwisu na drugi, a także mogą gromadzić wszystkich swoich znajomych na jedynie tej jednej istniejącej na danym rynku platformie, prawda? Gdy kupujemy chociażby telewizor, to nie ma znaczenia, czy nasz sąsiad ma ten telewizor określonej marki, czy niekoniecznie, czy kupił telewizor innej marki. Natomiast w kontekście rynków cyfrowych właśnie ogromne znaczenie ma to, kto używa danego serwisu, jaka liczba naszych znajomych, jakie grupy tam powstają i co możemy z tego serwisu wynieść w związku z liczbą jego użytkowników. I tutaj to zamknięcie konsumenta jest znaczne i perspektywa takiego dobra konsumenta polega na wygodzie, czy też tak właśnie nazywając to kolokwialnie braku alternatyw, braku problemów z tym związanych, niekoniecznie prowadzi w dłuższej perspektywie do skutecznego systemu prawa konkurencji. I tutaj można się odnieść też do liberałów, którzy po prostu wskazywali, że taka efektywna struktura konkurencji w dłuższej perspektywie też skutkuje dobrem konsumentów, które będzie podążać za pluralizmem gospodarczym na danym rynku i za zdrową konkurencją opartą na merytorycznej ocenie danego produktu lub usługi. Jeśli chodzi o motywację do zawierania tego typu transakcji, to rzeczywiście absolutnie nie chodzi tutaj o to, aby pozbawiać możliwości zakupu danej spółki, ponieważ nie taki jest cel tych analiz, tylko wskazanie, że prawo ochrony konkurencji ma chronić zdrową konkurencję i w momencie, gdy zakup danej spółki powoduje prawie 100% udziałów rynkowych danej spółki technologicznej na danym rynku, zamknięcie konsumentów i brak jakiejkolwiek alternatywy, rzeczywiście prawo konkurencji powinno takim sytuacjom zapobiegać. Więc chodzi o to, aby nie niwelować wolność działalności gospodarczej, ale przeciwnie, aby chronić właśnie pluralizm na rynkach i po prostu zapobiegać transakcjom, które przyczyniają się do umacniania tej wielkiej pozycji kilku spółek technologicznych do tworzenia się cyfrowych konglomeratów. Więc to raczej z perspektywy Big Techu patrzę na kontrolę koncentracji niż z perspektywy takiej właśnie mniejszych podmiotów, które chcą być skupione, czy większych, które chcą skupić dany podmiot, bo chcą ulepszyć produkt. Raczej z perspektywy pozycji na rynku i niebezpieczeństwa, jakie się z tą pozycją wiążą. Jeśli chodzi o to, co w zamian, o same te kryteria kontroli koncentracji, które nie funkcjonują w odpowiedni sposób, to rzeczywiście dyskusja o ich zmianie toczy się. Nie wydaje się to prawdopodobne na poziomie unijnym, natomiast kilka państw członkowskich wprowadziło już dodatkowe kryteria, które miały właśnie odpowiedzieć na problem związany z zabójczymi przejęciami. To są Niemcy i Austria, w których wprowadzono dodatkowe kryterium tak zwanego wartości transakcji. Natomiast analiza, której dokonałam na podstawie działalności Bundeskartellamt, czyli niemieckiego organu ochrony konkurencji, wskazuje na to, że mimo że rzeczywiście kilkadziesiąt dodatkowych transakcji było zgłoszonych do tego organu, on nadal żadnych nie zablokował i pokazuje to też, że z jednej strony mamy właśnie
ramy wykrywania tego typu transakcji i w ogóle mocy analizy takiej transakcji z perspektywy organu ochrony konkurencji, ale z drugiej mamy jednak te substancje, czyli samą analizę, to z jakiej perspektywy się ją przeprowadza i to, do czego ona doprowadza. Niestety to kryterium wartości transakcji, które miało stanowić alternatywę dla czystego kryterium obrotu, jednak nie do końca na razie wydaje się sprawdzać. Poza tym pojawiają się głosy, i to jest też bardzo aktualna dyskusja, o zastosowaniu innego reżimu prawa konkurencji, to jest artykułu 102, który dotyczy nadużycia pozycji dominującej. I akurat w zeszłym tygodniu wyszedł bardzo ciekawy wyrok w sprawie Towercast, w którym Trybunał doszedł do konkluzji, że taki artykuł 102 dotyczący zakazu nadużywania pozycji dominującej można zastosować do transakcji, która nie wchodziła w zakres analizy organu ochrony konkurencji. Po tym wyroku trochę zawrzało jednak, że niekoniecznie jest to uzasadnione wrzenie, ponieważ wydaje się, patrząc z perspektywy chociażby historycznej, genezy rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także innej perspektywy teleologicznej, systemowej, że Trybunał nie mógł dojść do innego wniosku. Rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw było postrzegane od początku jako dodatkowy instrument, który ma usprawnić funkcjonowanie całego systemu ochrony konkurencji w Unii Europejskiej, natomiast absolutnie nie ma zastępować artykułu obecnie 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kontrola koncentracji nie ma samodzielnej podstawy traktatowej i prowadzi to też do kolejnego argumentu właśnie teleologicznego. Cele kontroli koncentracji i innych reżimów prawa konkurencji w Unii Europejskiej, artykułu 101 i 102, są zbieżne. Argument systemowy pojawia się też tutaj i warto go wziąć pod uwagę. Z perspektywy systemu prawa Unii Europejskiej nie ma możliwości, aby rozporządzenie niwelowało skuteczność artykułu znajdującego się w akcie prawa pierwotnego, to jest w traktacie, a więc nie może pozbawiać mocy rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw artykułu 101, tudzież 102. Poza tym z tej perspektywy warto też spojrzeć na inne wyroki, które pojawiają się w kontekście zmiany kryteriów, czy też rozszerzenia kryteriów narzędzi, którymi dysponuje Komisja Europejska. Mianowicie mam tu na myśli dyskusję w sprawie Illumina Grael i sprawy, która toczy się jeszcze przed Trybunałem. Reinterpretacja artykułu 22 w sprawie rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw i tego, że Komisja nieco rozbieżnie z początkowym celem tego artykułu stosuje go teraz, aby zachęcić państwa członkowskie do referowania transakcji, które nie podlegają ich analizie na podstawie kryterium obrotu. A więc Komisja wydaje się, stara się też obchodzić nieco to kryterium obrotu i szukać rozwiązań alternatywnych. Z takiej perspektywy kontrargumentów, takich jak pewność prawa, o ile przy reinterpretacji artykułu 22 rzeczywiście można mieć wątpliwości, tutaj też można powiedzieć, że właśnie ochrona szerszych wartości, takich jak pewność prawa, niekoniecznie zgrywa się z tą nową interpretacją, to jednak w przypadku tej sprawy Towercast sytuacja wydaje się być nieco odmienna. Trybunał i sama rzeczniczka Kokot, która wydała opinię w tej sprawie, wskazała, że analizie mogą podlegać tylko te transakcje, które nie były wcześniej analizowane przez organ ochrony konkurencji. A więc ta pewność prawa nie wydaje się być tutaj zagrożona, bo rzeczywiście, przynosząc to na język bardzo kolokwialny, jeżeli coś ukradnę i przy okazji kogoś zabiję, to nie mogę podnosić tego, że stosowane są do mnie przepisy z zakresu kradzieży i z tego względu nie powinnam być
być sądzona w oparciu o to morderstwo, którego dokonałam. Tak samo jest tutaj, nie może pozbawiać skuteczności artykułu dotyczącego nadużycia pozycji dominującej rozporządzenie, o którym rozmawiamy. Ponadto bardzo ciekawe w kontekście w ogóle teleologii i też tych rozważań, które były podnoszone przez panią profesorkę i panią doktorkę, można zauważyć, że istnieją duże rozbieżności między właśnie zachowaniami na przestrzeni lat poszczególnych organów ochrony konkurencji właśnie ze względu na teleologię, na perspektywę, którą one przybiorą. Mówienie, że organ ochrony konkurencji działa w oderwaniu od szerszego policy realizowanego przez no właśnie kogo państwo jest tutaj też, wydaje mi się, nieuzasadnione. I przykładem mogą być Stany Zjednoczone, w których to sąd okręgowy dla dystryktu Kolumbii w sprawie Facebook przeciwko FTC wskazał, że rzeczywiście przeprowadzono już transakcje i transakcje, które były analizowane już przez organ ochrony konkurencji i na które ten organ dał zielone światło, mogą podlegać w przyszłości analizie ex post w oparciu o sekcję 7 Clayton Act, sekcję dotyczącą właśnie monopolizacji. A więc rzeczywiście tutaj widać ogromną zmianę, bo jeszcze jakiś czas temu, w 2018 roku, pamiętamy wypowiedzi osób związanych z organem ochrony konkurencji w Stanach, które mówiły na przykład o innowacyjności rozwiązań spowodowanej fuzją, przejęciem YouTube'a przez Google i o tym, jak wiele korzyści takie fuzje przynoszą. A tutaj nagle obserwujemy całkowity zwrot w tym paradygmacie, którym się kierują Stany Zjednoczone i zwrot w kierunku właśnie ochrony nieco innych wartości niż tylko innowacyjności i efektywności. Więc tutaj rzeczywiście ten przykład Stanów pokazuje, jak ważne jest nadanie odpowiedniej perspektywy organowi i co z tego konkretnie wynika dla biznesu i dla tej praktyki enforcementowej organu ochrony konkurencji. Jeśli chodzi o nowy zestaw wartości, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie i ja się skupiłam na wartościach, które rzeczywiście zidentyfikowałam w oparciu o analizę orzecznictwa, literatury, czyli takich bardziej fundamentalnych wartości. Natomiast ta dyskusja o pluralizmie mediów, o ochronie środowiska pojawia się teraz w znaczącym zakresie, jeśli chodzi o ochronę konkurencji i na pewno trzeba by ją rzeczywiście uwzględnić w tego typu rozważaniach. Właśnie perspektywę ochrony alternatywnych wartości, mogą tracić sami konsumenci. Tak więc zdecydowanie to jest bardzo ważna uwaga i też na pewno można znaleźć szereg konotacji między transakcjami na rynkach cyfrowych a naruszeniem tego typu alternatywnych dla prawa konkurencji wartości. Jeśli chodzi o data-driven mergers i to, dlaczego takie transakcje, mimo podejmowania tam rozważań na temat przyjmowania danych i ryzyk z tym związanych, nie zostały zablokowane. Chodziło po prostu o zaproponowane rozwiązania przez Google czy przez Microsoft. I na przykład w przypadku transakcji Google Fitbit, Google zaproponował szereg rozwiązań dotyczących tego, że nie będzie on przekazywał danych z jednej platformy do drugiej, że te dane będą w odpowiedni sposób zabezpieczone. Natomiast moje zdanie, pokuszę się już o wyrażenie mojego zdania na temat tej fuzji, jest takie, że organ ochrony konkurencji nie jest w stanie zweryfikować stosowania rzeczywiście tego typu zabezpieczeń przez samego Google i że te dane, jest ryzyko, że rzeczywiście będą gdzieś uciekać. A na przykład australijski organ ochrony konkurencji był odmiennego zdania niż komisja i rzeczywiście wyraził wątpliwości co do tej transakcji z oblekaną lub
Więc rzeczywiście tutaj też pojawiają się wątpliwości na temat środków, które są proponowane przez tego typu duże spółki i czy rzeczywiście te środki są wystarczające, aby zniwelować pewne ryzyka zachodzące w kontekście ochrony danych. Jeśli chodzi o nowe technologie, bo rzeczywiście ja skupiam się na platformach cyfrowych, natomiast wydaje się, że rzeczywiście to rozważanie można by przenieść na grunt generalnie nowych technologii i nie tylko platform. Natomiast te cechy, na które wskazałam na początku prezentacji, korzyści skali, efekty sieciowe, winner takes all companies, one są zdecydowanie uwypuklone na rynkach cyfrowych. Mogę sobie wyobrazić rynki na przykład biofarmaceutyczne, gdzie na których innowacyjność jest tak samo parametrem konkurencji i zdecydowanie jest wartością jedną z takich nadrzędnych. Natomiast te wszystkie specyficzne cechy rynków cyfrowych mogą wskazywać na kierunek jednak platformowy, natomiast też nie absolutnie nie jest wykluczone, że te rozważania mają szerszą, mogą nabrać szerszej perspektywy i też odnieść się do w ogóle rynków nowych technologii. I na pewno niektóre z tych cech mają też przełożenie na inne rynki, nie tylko platformowe, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawa uwaga. Jeśli chodzi o samo definiowanie rynku właściwego, to przy kontroli koncentracji przedsiębiorstw absolutnie jest to kwestia kluczowa. I mówi się o tym definiowaniu w kontekście nadużycia pozycji dominującej, natomiast tutaj mechanizmy są te podobne, ponieważ chodzi o to, aby nie powstał podmiot, który byłby za duży, a przy analizie nadużycia pozycji dominującej chodzi o to, aby ten duży podmiot nie doprowadzał do antykonkurencyjnych zachowań, natomiast definiowanie rynku właściwego ma kluczowe znaczenie. No i właśnie, na przykład przy fuzji Facebook, Instagram możemy dostrzec na podstawie tego, co zrobił Office of Fair Trading w Wielkiej Brytanii, że rzeczywiście ten rynek nie był zdefiniowany tak, jakby można było oczekiwać, że będzie, czyli można by oczekiwać, że organ stwierdzi, że rzeczywiście produkty i usługi Facebooka i Instagrama zaspokoją te same potrzeby konsumentów. Taka perspektywa przyszłościowa byłaby tutaj wskazana. Natomiast nie jest to łatwe na rynkach cyfrowych. Teraz mamy na agendzie nowe rozporządzenie w sprawie definiowania rynku właściwego. O nim też można by bardzo długo na pewno dyskutować, więc zobaczymy jak sytuacja z definiowaniem rynków się rozwinie, natomiast w kontroli koncentracji przedsiębiorstwa ma też kluczowe znaczenie i zdecydowanie należy się też tutaj pochylić nad tym, co zrobiły nie tak organy ochrony konkurencji i jak można by uniknąć tego typu błędów. Anikle, przepraszam, że ja ci wejdę w słowo, ale mam wrażenie, że to jest nie tylko temat na habilitację, ale też przynajmniej na dwa seminaria. A ja bym chciała jeszcze dodać do tej puli pytań te, które pojawiły się na naszym czacie. A pierwsze to jest pytanie, w jaki sposób, a tak właśnie wynika z Twojej wypowiedzi, wielkie spółki mogą siłą wymusić sprzedaż startupu, umożliwiając mu inny model biznesowy niż buyout. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie do prelegentki. Jak uważasz, czy można by spróbować myśleć o doktrynie essential facility również w odniesieniu do własności intelektualnej Big Techu, czy raczej tylko do danych? I czy w imię wspierania samego konkurowania pewne rozwiązania nie powinny stawać się dostępne dla wszystkich? I wreszcie trzecie i ostatnie pytanie to jest pytanie o to, czy
Jedynie niektóre usługi online faktycznie korzystają z efektów sieciowych i czy ta analiza nie powinna rozróżniać między tymi przypadkami? I wydaje mi się, że to będą takie trzy ostatnie pytania, które zadamy nie tylko Tobie, ale i naszym komentatorkom, więc zachęcam do tego, żeby do tych pytań właśnie w takich komentarzach już końcowych, zbierających, bo niestety nasz czas się kończy, odnosić się też i do nich, a naszym gościom, którzy tutaj dzisiaj z nami są i nas słuchają, bardzo serdecznie za te pytania dziękujemy. Bardzo dziękuję przede wszystkim za te kolejne pytania, też bardzo, bardzo ciekawe. Pierwsze pytanie. W tych rozważaniach nie miałam na celu wskazania, że wielkie spółki wymuszają sprzedaż startupu i uniemożliwiają realizowanie innego modelu biznesowego, ponieważ wielkie spółki realizują swój model biznesowy właśnie oparty na strategii wykupywania konkurentów i absolutnie one robią to, na co wskazują im analizy gdzieś tam zawarte w wewnętrznych dokumentach i to, co umożliwi im osiągnięcie jak największego zysku. Na tym polega w ogóle prowadzenie działalności gospodarczej i absolutnie nie można, wydaje mi się, pokusić się o takie sformułowanie, że one wymuszają sprzedaż, bo dla startupów to jest też bardzo atrakcyjna droga biznesowa i tak jak na przykład rozmawiałam na ten temat z profesorką Amelią Fletcher, związaną też z brytyjskim organem ochrony konkurencji, ona mówiła, że około 50% startupów, z którymi ona ma styczność w pracy, one po prostu chcą być wykupywane, chcą sprzedać swój produkt i mieć z tego po prostu zysk. Natomiast my rozmawiamy o prawie konkurencji, które jest elementem systemu prawa Unii Europejskiej i powinno realizować pewne wartości, które są celem funkcjonowania samego tego systemu. I to, że podmioty realizują swój model biznesowy w taki, a nie inny sposób, to jest ich prawo. Natomiast rolą prawa konkurencji jest przeciwdziałanie realizacji takich strategii biznesowych, które prowadzą do umacniania się pozycji big techu na tyle, że mogą one z łatwością później prowadzić działalność antykonkurencyjną, wykluczać inne podmioty z rynku, zbierać duże zbiory danych i naruszać też szersze wartości, o których rozmawiałyśmy w tej dyskusji, a więc rolą prawa konkurencji jest bycie pewnego rodzaju hamulcem, aby niwelować tego typu strategie biznesowe, które prowadzą do szkody dla struktury rynkowej, innowacyjności konsumentów, etc. Zależy od perspektywy, którą się przyjmie. Oczywiście na przykład kartele też są realizowaniem pewnej strategii biznesowej i mogą przynosić też zyski takim spółkom. Natomiast rolą prawa konkurencji jest przeciwdziałać tego typu zachowaniom, no tutaj akurat negatywnie ocenianym per se by object, nie by effect. A więc chodzi tutaj o rolę prawa konkurencji w tym procesie, bo realizowanie własnych modeli biznesowych jest oczywiście prawem każdego przedsiębiorcy. Drugą kwestią jest taka szersza perspektywa w ogóle na startupy i to, jak one się przyczyniają do rozwoju konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej i czego tym startupom brakuje w Unii Europejskiej, przede wszystkim właśnie finansowania i umożliwienia takiego rozwinięcia skrzydeł, no ale to są mniej prawnokonkurencyjne rozważania, a bardziej z zakresu innych dziedzin nauki i na pewno też warto byłoby tutaj się pochylić, dlaczego startupy tak rzeczywiście nie dostrzegają innych dróg, tylko sprzedaż swojego produktu i być może zamknięcie działalności albo stworzenie nowej spółki, która również w przyszłości zasili szeregu tego wielkiego podmiotu, prawda? Więc to można rozszerzyć też o taką perspektywę. Drugie pytanie, mam nadzieję, że powiedziałam, a jeżeli nie, to chętnie też jeszcze podyskutuję może w innym zapleczu, bo wiem, że tutaj mamy ograniczone ramy czasowe.
Pytanie do prelegentki, a no właśnie, doktryna Essential Facility w odniesieniu do własności intelektualnej Big Techu. No właśnie, jeśli chodzi o własność intelektualną i to dzielenie własności, to też pojawiają się tego typu wątki w ogóle w dyskusjach o Big Techu. Natomiast ja uważam, że ta doktryna jest na tyle elastyczna, że można by się pokusić tutaj o próbę adaptacji jej do własności intelektualnej, natomiast ja nie dokonywałam takich analiz, więc nie chciałabym tutaj też przesądzać, czy rzeczywiście ta adaptacja. Natomiast zdecydowanie no, dużo w ogóle mówi się o samym dzieleniu danych, a o dzieleniu własności intelektualnej może troszeczkę mniej, ale też. Więc z perspektywy takiej szerszej, celowościowej samego prawa Unii Europejskiej jak najbardziej powinno się myśleć nad rozwiązaniami, które umożliwiają niwelowanie tego typu barier. Natomiast też należy tu mieć na względzie specyficzne cechy, które mają dane i których być może w pewnych aspektach nie ma własność intelektualna, na przykład mam tu na myśli to 4 czy 5V, o których mówi się w kontekście danych i na przykład to, że z danych tych dużych zbiorów można korzystać właściwie w nieograniczony sposób i one nie tracą na wartości przez to, że korzysta z nich kilka podmiotów. Z własnością intelektualną ciekawe byłoby, czy rzeczywiście ona też mogłaby się cechować w pewnych aspektach takimi uwarunkowaniami, a które skłaniają nas do wzmagania dzielenia się tymi danymi. Trzecie pytanie, niektóre usługi, znaczy analiza. Ta analiza, którą tutaj przedstawiłam, ona odnosi się do takiej metaanalizy właśnie aksjologicznej, natomiast oczywiście nie wszystkie platformy korzystają w różnym stopniu z tych efektów, które przedstawiłam. To przedstawienie miało charakter raczej poglądowy, bez uszczegóławiania, które platformy na czym opierają swoją działalność i czy rzeczywiście korzystają w równym stopniu z tych wszystkich efektów. Te modele platform oczywiście się różnią, no Amazon a Apple na przykład czy Google mają nieco inny sposób działania, nieco inaczej pozyskują tę uwagę, więc rzeczywiście tutaj te platformy są wrzucane do jednego worka, ale pod pewnymi aspektami na pewno warto uwzględnić te różnice, więc dziękuję bardzo. Super, Monika, dziękuję. Ja teraz poproszę nasze gościnie o takie słowo podsumowujące. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, ale w jakiś sposób spinające te wszystkie wątki, które zostały poruszone podczas tej prezentacji i naszej dyskusji. I może Magdo, poproszę Cię, żebyś pierwsza zabrała głos. Dziękuję bardzo. Ja nie mam pojęcia, jak podsumować, poza tym, że męczy mnie myśl, że powinniśmy zorganizować dodatkowe seminarium, na którym byśmy dyskutowali o tych startupach w kontekście takiej polityki państwa i interwencjonizmu i ile tam jest miejsca właśnie, żeby jakoś wspomóc te startupy rozwojowo. I to jest taki wątek, który bardzo żałuję, że nie mamy już przestrzeni na rozwinięcie, bo wydaje mi się, że jest fascynujący. I takim otwarciem do nowej dyskusji chyba chciałabym skończyć. Okej, czyli zamknięcie będzie otwarciem nowej dyskusji. Pani mecenas, proszę o dodanie tego komentarza. Pozostaje się tylko zgodzić. Mamy tyle niesamowicie ciekawych tutaj wątków, które się pojawiły. Też to, co pojawiło się w pytaniu jednego z uczestników, kwestia dostępu do własności intelektualnej, czy danych, współdzielenia tych dóbr. Tu należałoby też zapytać o wpływ na innowacyjność tego typu, no, nazwijmy to kolokwialnie, majstrowania przy różnych instrumentach prawnych, jak to przełożyłoby się na to, co chcemy uzyskać, czyli właśnie te wartości, o których mówiła prelegentka dzisiaj. Więc jest to na pewno no, po naszej dyskusji, myślę, że
Praca doktorska Moniki może się wzbogacić co najmniej o jeden rozdział, a z pewnością o kilka ciekawych spostrzeżeń czy wątków. Więc myślę, że to jest też dobre zakończenie tej dyskusji, że do czegoś doszliśmy jednak, mimo wszystko. Super, mnie to bardzo cieszy, bo też takie nasze jest zadanie, żeby przyczyniać się do tego, żeby te prace doktorskie i projekty badawcze osób, które występują w naszym seminarium w roli prelegentów, były dzięki tym spotkaniom jeszcze lepsze, jeszcze pełniejsze i wnosiły jeszcze więcej ciekawych wniosków. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak będzie też tym razem. Dziękuję Ci bardzo, Moniko, za to wystąpienie. Dziękuję naszym gościniom i naszym gościom przed ekranami, którzy zadawali tutaj pytania i komentowali i nie ułatwiali nam sprawę, bo dodawali kolejne wątki do dyskusji, która się toczyła. I wszystkim życzę dobrego wieczoru. Monika, ja Ci bardzo dziękuję za tę wyczerpującą prezentację i chciałam poprosić o pierwszy komentarz panią mecenas Menszik-Wizę.